Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na półmetku zimowania roślin egzotycznych, bananowców. No i dzisiaj powiem coś na temat zimowania akuminat i ciepłolubnych bananów w chłodnym pomieszczeniu, w oranżerii, w szklarni, w garażu. Da się. To jest akuminata Grand Nine. No jak widzicie, nawet próbuję jakieś kolory łapać. Trzyma się całkiem nieźle. Obok stoi druga. Tutaj jest akuminata Lady Finger. No w tym przypadku to jest donica. Nie wyciągałem jej. Jak ja to robię? Po przyniesieniu banana z zewnątrz dokładnie obtrząsłem ziemię. No i zostawiłem praktycznie po 3-4 liście. Jak widzicie, ziemia jest kompletnie sucha. To jest popiół. No niektórzy mogą powiedzieć, że mam tutaj kable grzewcze i to ich ratuje. Otóż nie. Te kable były używane tylko po to, żeby wysuszyć to podłoże. Były używane przez 2 tygodnie. No teraz ze względów oszczędnościowych ich nie włączam, bo nie ma takiej potrzeby. W szklarni jest 8, 10, maksymalnie 12 stopni i to im wystarcza. Tutaj stoi Musa Bordelon, który w tamtym roku też troszeczkę zaczął mi podgniwać. No jak widać, w tym roku jest o wiele, wiele lepiej. Obok Encetele Conchieti, ten pożółknięty, super bumy. Trzeba zrobić im odpowiednie warunki do zimowania, kompletnie suche podłoże, bez podlewania. No i da się. Przejdziemy jeszcze do Velutiny, która też wielu osobom przysparza wiele problemów podczas zimowania. Często jest tak, że te Velutiny nie potrafią dotrwać do wiosny. To jest właśnie Musa Velutina. No i też, jak możecie zauważyć, zostawiłem 3 liście. Może nie całe, bo 1/3, ale jednak. Musa Paradisiaka, no, który też zalicza się do tych bananów ciepłolubnych. No i tutaj mamy Musa Sikimensis. No i muszę to powiedzieć, nie wiem skąd się wziął taki mit w internecie, kto to zapoczątkował, że wszystkie liście muszą być obcięte do zimowania. To jest kompletna bzdura, moim zdaniem. Wystarczy zanieść takiego pniaczka, kołka do zimowni, obciąć mu liście i on sobie wytrzyma do wiosny. No jeszcze jak go zaniesiecie w tej samej ziemi, co rósł przez całe lato, no to ma marne szanse na przeżycie. Trzeba pamiętać, że te liście cały czas fotosyntezują. One oddają nadmiar wilgoci z bulwy, odparowywują wodę. No jak patrzcie, no nawet te dolne liście, tutaj nic nie ciąłem. Mają się całkiem nieźle. Ten banan cały czas oddycha. No a po ścięciu liści, zostawieniu samego korma, no ten banan po prostu się udusi. Jeszcze jak nie będzie miał tlenu w ziemi, te korzenie zaczynają gnić. No i mamy bananka załatwionego. Który tu jeszcze był taki bananek, który marudził? Zdaje się Musa Yunnanensis. Tutaj mam 3 odrosty. I duży bananek. Też ma się całkiem nieźle. Mówię, zostawiłem 1/3 liścia, w tym przypadku Velutiny 3. Bananek sobie fajnie oddycha. Trzeba też pamiętać, że te ogonki liściowe, zielone części banana, też fotosyntezują i one też pobierają promienie słoneczne, ale to jest zbyt mało, żeby banan mógł oddychać. Tutaj jeszcze pokażę wam taką ciekawostkę w szklarni. Chłodna szklarnia, no i patrzcie, Clivia nobilis,
będzie mi tutaj kwitła. Fajną niespodziankę mi robi. No, cytrusy to wiadomo. Tamarillo. Tamarillo próbuje się dojrzewać. No, na razie łapie delikatnie kolorki. Dużo liści obeschło, ale to nic. Także nie ma co się bać ciepłolubnych bananowców. Trzeba im stworzyć odpowiednie warunki do przezimowania i będzie wszystko cacy. To będzie bananek tak na szybko to nawet chyba Aruna Halensis. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam. Cześć.